rozgrywający drużyny przeciwnej, no to, to od razu oznacza, że to był bardzo trudny mecz dla środkowych jego rywali. No, to prawda. No, rozgrywający Fabian Brzyska bardzo dobrze rozgrywał piłkę, robił robotę, także gubił nas w bloku i drużyna przeciwna też bardzo dobrze grała w przyjęciu, także no, można powiedzieć, że trochę też mu ułatwili zadanie. Były takie momenty, że ta walka była bardzo wyrównana, a czasem nawet bardzo długie momenty, tak w skali całego seta. A potem przychodziła jakaś taka jedna chwila, gdzie w zasadzie bum, bum, bum. I można powiedzieć, że było gdzieś po secie. No, zwłaszcza w tym drugim to chyba tak wyglądało w tej końcówce. W drugim, myślę, że w pierwszym gdzieś tam też na początku odjechaliśmy. Później Resowia nas dogoniła. Bardzo mocno grali zagrywką i myślę, że to były te kluczowe momenty, gdzie podjeżdżali nam na parę punktów, gdzieś tam 3-4 punkty i już ciężko jest nadrobić. Dawno nie było tak, żeby nasz mecz skończył się po raz 0-3. W ostatnich meczach, nawet jeżeli przegrywaliśmy, to zawsze ta walka była jakaś bardziej nawiązana pod względem też wyniku, ale uważam, że ten wynik właśnie 0-3 oddaje pełny przebieg tego meczu, czy jednak troszkę gdzieś tam przekłamuje to, co się działo? Wydaje mi się, że no, można powiedzieć, że trochę przekłamuje. No. Graliśmy dość wyrównane spotkanie, punkt za punkt, no to te kluczowe momenty, gdzie przeciwnicy zdobywali 3 punkty z rzędu, no to przeważyło na ich korzyść i myślę, że to jest też dodatkowa motywacja do treningów i do cięższej pracy. To co wystarczyło na rezerwę Zaku, nie wystarczyło już na Resowie, która jest trochę w gazie? Myślę, że nie, mieliśmy dużo energii, wydaje mi się, ale to... No gdzieś tam to chwilowe rozluźnienie, no tak, to co już powtarzałem, to te kluczowe momenty, rozluźnienie lekkie, uciekają 2 punkty i już jest bardzo ciężko nadrobić z taką drużyną jak sobie.